Izba Adwokacka w Warszawie organizowała szereg spotkań z rzecznikami dyscyplinarnymi, hmm. gdzie podawano przykład, że OK, wykupisz sobie reklamę w, w Google'ach, na przykład, ale jeżeli ją źle sparametryzujesz, może być tak, że Twoja reklama poprzez pliki cookies czy poprzez inne takie technologiczne um, zawirowania, na przykład, będzie się wyświetlała na stronie z filmami porno, albo będzie się wyświetlała na takiej stronie, że w kontekście. Tej danej strony, no nie wiem, na przykład na stronie nazistowskiej, potencjalnie może się wyświetlać, mhm. i my nie chcemy, żeby adwokat wyświetlał się w takich okolicznościach. Czy reklama adwokata, reklama radcy prawnego, czy kogokolwiek innego, kto wykonuje zawód zaufania publicznego, wyświetlała się w takim miejscu. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Prawo na Oko. Nazywam się Monika Kozłowska, a moim dzisiejszym gościem jest Marcelina Szwed, adwokatka, doradczyni podatkowa oraz współprowadząca podcast o marketingu prawniczym Legalny Oftop. Cześć, witam wszystkich i dziękuję bardzo za zaproszenie. To my bardzo dziękujemy. Marcin, na początek. Organizujesz 25 października Europejski Dzień Prawnika i odbywał się on pod hasłem Marka Osobista Prawnika. W planie konferencji szczególną uwagę zwróciły takie dwa tematy. Dlaczego prawnik nie powinien ignorować Instagrama oraz ten Twój jeden wpis spośród miliona na LinkedInie? Mhm. Jak się wybić i być gwiazdą. Czy to pokazuje, że prawnicy zaczęli zwracać uwagę na social media? Ja uważam, że prawnicy odkrywają social media. W jednym z, od, w jednym z odcinków legalnego, mm -hmm. który robiłyśmy odnośnie trendów w marketingu, ja stwierdziłam, że właśnie to będzie taki trend, że prawnicy zaczną odkrywać social media. I uważam, że faktycznie odkrywają te social media, bo coraz więcej obserwuję kont na Instagramie, chociażby różnych, głównie prawniczek, ale też, też mężczyzn prawników, którzy wchodzą na Instagrama. Też część prawników mocniej działa na przykład na LinkedInie. Niektórzy mierzą się z TikTokiem. Yy, mamy też kilku prawników i kilka prawniczek, które mają bardzo fajny i przystępny content na YouTubie, więc tych prawników trochę jest. I te social media, tak rozumiane szeroko, jako, jako też wyjście do internetu i pokazywanie po prostu yy, przez różnego rodzaju konta tego, co robimy, czym się zajmujemy, ale też i edukację, bo to leży u podstaw naszy, naszego zawodu, to... Yy, to bym powiedziała, że tak, że, że prawnicy odkrywają social media jest nas coraz więcej w tych social media i w ogóle w internecie. No, a tak naprawdę ta bytność w internecie wiąże się też z takim pomysłem na siebie właśnie z tym, jak ja chcę być postrzegana jako prawniczka, jako ekspertka, jako profesjonalistka. I i to też Pokazuje, że my nie, nie wszyscy mamy takie narzędzia do tego, żeby się prezentować fajnie w internecie. Nie mamy zasadniczo jakichś szkoleń, nie wiem, zarządzania kryzysowego, że wrzucę coś, no i co teraz, pomimo tego, że bardzo często doradzamy klientom w zakresie tego, tego zarządzania kryzysowego. A ponadto też ten temat marki osobistej jest taki, bym powiedziała, chwytliwy, ale on jest na czasie. I ja uważam, że każdy z nas ma markę osobistą, tylko w różny sposób ją buduje. Stąd też temat tej, tej konferencji. Stwierdziłyśmy właśnie z Moniką, współprowadzącą podcast Legalny Off Top, że poświęcimy tą konferencję właśnie tematowi marki osobistej i pokażemy prawnikom i prawniczkom, jak budować tą swoją karierę nie w taki sposób, jak to robią wszyscy, tylko w taki sposób, który jest zgodny z nami, z naszymi wartościami, z naszymi przekonaniami. No i też stwierdziłyśmy, że nikt tego lepiej nie pokaże i nikt lepiej o tym nie powie niż ci prawnicy, te prawniczki, którzy osiągnęli sukces. Na przykład częściowo dzięki, dzięki internetowi i z tego internetu czerpią, czerpią klientów. A czy któreś social media wiodą taki prym wśród prawników, z których częściej korzystają? I tak i nie, bo... Ja zawsze podkreślam, że ty jako prawnik nie musisz być wszędzie. Mhm. Zacznij, jeżeli chcesz zacząć. Zacznij od tego medium, które ci najbardziej pasuje, które ci najbardziej leży, albo takie, gdzie czujesz się naj, naj, najlepiej, najbardziej komfortowo. I podczas naszej konferencji będzie miała wystąpienie właśnie mecenas, między innymi mecenas Elżbieta Niezgódka. Ona ma bardzo duży, dużą obecność na LinkedInie, jest jednym z takich topowych głosów na LinkedInie. Obserwują ją ponad 40, ponad czy około 40 tysięcy osób, więc to naprawdę jest bardzo dużo. I ona będzie właśnie mówiła o tym, jak zaprezentować się na LinkedInie, jak znaleźć ten swój sposób na, na obecność właśnie na LinkedInie. Z drugiej strony, podczas konferencji wystąpienie będzie miał mecenas Łukasz Murós, czyli prawnik na budowie, który i jest na LinkedInie, ale też jest na Facebooku i też te krótkie formy wideo u niego, można by powiedzieć, Żurą temat. No a będzie to także miała wystąpienie właśnie mecenas Kasia Krzywicka, która ma bardzo mocną pre prezencję, obecność właśnie w, na Instagramie. Więc tutaj pokażemy, pokażemy tak naprawdę trochę trzy, trzy sposoby, mm -hmm. trzy platformy, na których można, można się wybić, bo to też jest e, cie, wybić, no, w takim znaczeniu, że zaprezentować siebie w sposób, w jaki mówimy i też dotrzeć do potencjalnych klientów. E, I jeszcze jedno wystąpienie będzie miała mecenas Joanna Parafianowicz i to jest bardzo ciekawy przykład, dlatego, że e, Asia, tutaj pozwolę sobie być na ty, bo jestem na ty z panią od pokoju. E, Asia twierdzi, że, czy uważa, że ona nie ma klientów z internetu. Że ona ma klientów z polecenia. I to też jest bardzo fajny przykład na to, jak pokazać, jak budować konsekwentnie swoją pozycję jako prawnik i zdobywać klientów właśnie dzięki poleceniom. Bo część prawników całkowicie świadomie podejmuje decyzję, że ja nie chcę być w internecie, albo chcę być w internecie tylko w ograniczonym zakresie. Mhm. I te. Polecenia, one z jednej strony są trochę zdemonizowane, że nie możesz niby budować kancelarii tylko na poleceniach. Z drugiej strony ktoś twierdzi, że no, ale ja tylko tak zbudowałam kancelarię. Właśnie też chciałam się Ciebie tak. o to pytać, czy, czy ta obecność w social mediach przekłada się na, mhm. na ilość tych klientów. Ja bym powiedziała, że to jest trochę perpetuum mobile, mhm. bo Twoja obecność w, w internecie daje coś, o czym rozmawialiśmy przed podcastem, czyli te punkty styku klienta z tobą. To nie jest tak, że jeżeli, jeżeli cię nie ma w internecie, no to klient jak się może o tobie dowiedzieć? Ktoś może cię polecić. I to jest właściwie to. Część klientów młodszej generacji przed pójściem do prawnika robi research w internecie. I jeżeli cię nie ma w internecie, to dla niektórych to jest ten tak zwany red flag. Tak. Więc to może być problemem. Ja patrząc na swoją Karierę na, na to, jak ja zbudowałam swoją obecność czy, czy swoją pozycję jako prawniczki w konkretnym sektorze, bo ja głównie jakby zajmuję się podatkami, to jest jakby mój główny kor, z branżą IT, ale mam bardzo mocną specjalizację w zakresie sektora blockchain, kryptowalut, no i tak nowych technologii. I yy, ja mówię, czy często mówię, że ma, ja mam klientów tylko z internetu bo oni zawsze gdzieś mnie widzieli w internecie. Oni mnie kojarzą z internetu. Czasami dostawałam teksty, jak kogoś spotkałam na żywo, to o właśnie wiedziałem, że to pani, bo puszczam sobie na przykład wywiady na YouTubie jadąc samochodem i poznałem panią po głosie. Miałam nawet takie sytuacje. Więc u mnie klienci zawsze są z internetu, nawet jeżeli zostałam polecona przez kogoś innego, dlatego że ta osoba, nawet jak dostaje polecenie iść do Marceliny, to ona i tak mówi, a to jest ta dziewczyna, którą ja kojarzę z internetu. Ona mówiła o czymś tam. No, to jest też kwestia takiego świadomego i długotrwa długotrwałej pracy, bo to też nie wzięło się znikąd. Bo ja konsekwentnie od 2016 roku, o, jestem trochę starsza niż wyglądam, konsekwentnie od 2016 roku brałam udział naprawdę, może nie we wszystkich, ale w większości e, konferencji blockchainowo-kryptowalutowych, które były w Polsce. E, I tak naprawdę lata 2016-2019 bardzo mocno pracowałam nad, nad tym, żeby być po prostu prawnikiem kojarzonym. Budowałaś markę tak, osobistą. Kojarzonym z tym konkretnym sektorem. Czasami na początku nie ukrywam, że to wyszło trochę z przypadku bo e, trochę chciałam utrzeć tym wszystkim, którzy mówią: o nie, dziewczyna, co ty tu w ogóle robisz, ty w ogóle zajmujesz się kryptą, w ogóle wiesz co to jest, ty pewnie szukasz męża, a ja no, nie, nie. E, i, i trochę z przekąsu, to gdzieś tam ta iskra. Natomiast potem mnie to wciągnęło i ja też jestem technologiczną prawniczką, tak Uwa te nowe technologie to dają mi drive'a i ja lubię rozkminiać technologicznie co ci moi klienci robią. No i potem oceniać te skutki podatkowe, to już jakby in moja wada. Natomiast e, te trzy lata, właściwie dwa lata bardzo mocnej pracy pozwoliły mi rzucić pracę w korpo. I co prawda nie wyjechać w wyszczady, bo zostałam w Warszawie, ale pozwoliły mi założyć własną praktykę. I prowadzę ją na takich zasadach, na jakich chcę. Dobrze, mówisz, że prowadzisz własną mhm. kancelarię. I prowadzenie kancelarii to jest też prowadzenie biznesu. Tak. To dlaczego akurat prawnikom zabrania się reklamować? Hmm. To jest bardzo trudne pytanie. To nie jest też tak, że tylko prawnikom zabrania się reklamować, bo lekarze też mają, też mają pewne ograniczenia w tym zakresie. Ja bym powiedziała tak. Jeżeli wykonujesz zawód zaufania publicznego, to to wiąże się z z jednej strony z określonym przywilejem no bo jednak to brzmi dumnie ja wykonuję zawód zaufania publicznego też jesteśmy my jako prawnicy częścią wymiaru sprawiedliwości jako adwokaci radcowie prawni doradcy podatkowi komornicy i ja patrzę na ten zawód bardzo idealistycznie że jednak to jest jakaś, jakaś to jest jakieś moje zobowiązanie prawda z drugiej strony chyba po prostu w pewnym momencie uznano, że skoro to jest tak ważny zawód, no to po prostu pewnych rzeczy nie wypada robić. No ale czasy się zmieniają. Mamy rok 2024. i też jesteśmy w Unii Europejskiej. Więc to, co musimy sobie powiedzieć otwarcie, że wprowadzenie takich ogólnych wytycznych czy ogólnych regulacji, które mówią, nie możesz się reklamować kropka, jest niezgodne z prawem mhm. unijnym. I właściwie to załatwia sprawę, jeżeli my żyjemy w państwie, w państwie prawa. Natomiast no, na to wszystko musimy narzucić zasady etyki. I teraz radcy zmienili swój kodeks etyki, adwokaci zmienili swój kodeks etyki, doradcy podatkowi jeszcze do końca go nie zmienili w tym zakresie. Natomiast no, trzeba interpretować. Te przepisy, czy te zapisy naszych kodeksów etyki, właśnie w ten sposób, że ta reklama, którą my chcemy robić, czy te wszystkie, może inaczej, ta nasza obecność, te nasze działania, które chcemy podejmować w, in w internecie, ale w każdej innej przestrzeni, one muszą być zgodne z zasadami etyki. I ja patrzę bardzo idealistycznie na to i yy, uważam, że my możemy się reklamować, ale tak jak mówię, to musi być zgodne z zasadami etyki. I z tym, co my możemy robić. Czyli możemy informować, czym się zajmujemy, możemy informować o prawie, o zmianach w prawie i w ten sposób pokazywać klientom, że jesteśmy. No możemy powiedzieć: Cześć, jestem Marcelina, jestem adwokatem, pomogę Ci w tym i w tym, jestem doradcą podatkowym, pomogę Ci w tym i w tym. I ja uważam, że nawet wcześniej, przed zmianą zasad etyki, to nie było niezgodne z, z tymi zasadami. Więc duża część środowiska prawniczego. Uważa, że reklamie mówimy stanowczo nie, wciąż pomimo zmian w zasad, właśnie zmian zasad etyki zawodowej. Natomiast ja uważam, że ta reklama jest ok, tak długo, jak ona jest zgodna z zasadami etyki. Oczywiście tu możemy dyskutować, czym jest reklama, mhm. czym są działania marketingowe, jak to definiować. Natomiast y, dla mnie najlepszy przykład jest taki. Jeżeli ja jestem radcą prawnym, a pozycjonuję się w Google'ach na hasło adwokat rozwody konkretna miejscowość, to jest delikt dyscyplinarny. To nie jest etyczna reklama. Bo skoro jestem radcą prawnym, to nie mogę się pozycjonować na hasło adwokat, bo nie jestem adwokatem. No, chyba, że się wpiszę i jestem na dwóch listach. Jeżeli ja jestem znowu adwokatem, to nie mogę się pozycjonować na hasło dobry adwokat Warszawa, a są adwokaci, którzy to robią. To jest niezgodne z zasadami etyki. Ale ja mogę się pozycjonować poprzez tworzenie kontentu do internetu, poprzez tworzenie wpisów blogowych, gdzie ja piszę, jestem adwokatem, um, zajmuję się rozwodami um, i rozwód wygląda ABCD. Albo to są czynności, które ty musisz podjąć przed. przed Pójściem do sądu i przed złożeniem pozwód, pozwu o rozwód, na przykład. Ta reklama wywołuje bardzo dużo emocji, bardzo dużo kontrowersji. Niektórzy mówią: Nie, 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 nie reklamujemy się. Inni twierdzą, że jest wolna Amerykanka. Ja stoję po środku, jakbym powiedziała, bardzo stabilnie na, na tym gruncie, ale zawsze pod. Podkreślam, że u podstaw wszystkiego, co robimy w, inter w internecie, zwłaszcza, czy wykupując jakiekolwiek ogłoszenia, czy reklamy, zawsze powinna być informa, jakby zawsze powinno leżeć to założenie, że ja wykonuję zawód zaufania publicznego. I teraz. Y jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć. To oczywiście. Bo tutaj mieliśmy. Nawet y, Izba Adwokacka w Warszawie organizowała szereg spotkań z rzecznikami dyscyplinarnymi, hmm. gdzie podawano przykład, że OK, wykupisz sobie reklamę w, w Google'ach, na przykład, ale jeżeli ją źle sparametryzujesz, może być tak, że Twoja reklama poprzez pliki cookies czy poprzez inne takie technologiczne y, zawirowania na przykład będzie się wyświetlała na stronie z filmami porno albo będzie się wyświetlała na takiej stronie, że w kontekście tej danej strony, no nie wiem, na przykład na stronie nazistowskiej potencjalnie może się wyświetlać mhm. i my nie chcemy, żeby adwokat wyświetlał się w takich okolicznościach, czy reklama adwokata, reklama radcy prawnego, czy kogokolwiek innego, kto wykonuje zawód zaufania publicznego, wyświetlała się w takim miejscu. Więc to Reklamowanie się czy korzystanie z tych nowoczesnych narzędzi nowoczesnych, no tutaj marketingowcy się będą znać śmiać, z tych narzędzi, które daje nam współczesne, współczesne społeczeństwo informacyjne i gospodarka internetowa, e-commerce, mówiąc po prostu, prościej. To wymaga świadomego podejmowania decyzji, ale też świadomego korzystania z tych narzędzi, mając właśnie gdzieś z tyłu głowy to, że to jest ten zawód zaufania publicznego. Czy w związku z tym, co powiedziałaś, czy profile kancelarii są pod jakimś specjalnym nadzorem, czy nie przekraczają tych granic reklamy? Hmm. I i jeśli są, to kto, kto nad tym czuwa? Kto jest w stanie wyłapać taką reklamę i powiedzieć: O nie, przekroczyłeś granicę? Więc tak. Mamy prawników, którzy nie są adwokatami, którzy nie są radcami prawnymi, którzy nie są doradcami podatkowymi, którzy no nie mają tytułu. I tak naprawdę, jeżeli nie są na aplikacji, no to w ich sytuacji to, co ktoś może się nimi zajmować, no to tak naprawdę jest ułokik. I no, mogą być składane jakieś zawiadomienia do organów ścigania, że dana osoba podszywa się pod adwokata, podszywa się pod y, radcę prawnego. I w takich sytuacjach z reguły działa to tak, że poszczególni adwokaci informują y, izby y, i odpowiednie organy po prostu naszych, naszych samorządów zawodowych, żeby te samorządy zawodowe się tym zajęły. Była dosyć duża akcja. Tutaj doradców podatkowych, dlatego że u doradców podatkowych jest troszeczkę inaczej niż u, u adwokatów i, i radców prawnych, dlatego że, żeby świadczyć usługi doradztwa podatkowego, trzeba być doradcą podatkowym, adwokatem, radcą, albo mieć spółkę doradztwa podatkowego, no, albo spółkę radcowską, tutaj, czy, czy adwokacką. I jeżeli, i może inaczej, i były biura rachunkowe, które twierdziły, że robią rzeczy, które są doradztwem podatkowym. No i wtedy. Organy samorządu, doradców podatkowych e, pisały do nich pisma, że prosimy, weźcie to, ściągnięcie ze stron internetowych, bo to jest nieprawda, wprowadzacie w błąd, nie możecie tego robić. Kiedy jakieś podmioty tego nie robiły, były kierowane zawiadom jakby zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury i była akcja no już karna, prawda? Były wszczynane te postępowania. I tak to wygląda. Natomiast jeżeli my jesteśmy, jeżeli któryś z nas jest już aplikantem, aplikantką, jesteśmy adwokatami, jesteśmy radcami, no to mamy, jakby ułokik zawsze jest, jeżeli byśmy coś robili, co jest sprzeczne z przepisami prawa, czy wprowadzalibyśmy klientów, konsumentów w błąd. Natomiast jeżeli to są takie typowe delikty dyscyplinarne, no to tak naprawdę koledzy, koleżanki informują pion dyscyplinarne o tym, że coś jest nie tak. I tutaj Powiedziałabym, że Warszawa, duże miasta są trochę bardziej wyczylowane, mniejsze miejscowości, faktycznie jeszcze do niedawna czyli do zeszłego roku, do zmiany zasad etyki adwokackiej, bo tu akurat mówię o adwokatach, bo to, to wiem z pierwszej ręki, bywały takie sytuacje, że ktoś założył, czy adwokat, adwokatka, założyła sobie profil kancelarii na Facebooku i otrzymywała telefon z, z, z pionu dyscyplinarnego, że prosimy tutaj nie robić tego, bo to jest niezgodne z zasadami, będzie dyscyplinarka. No jeżeli ktoś się przestraszył, no to to ściągał. Natomiast... No dla mnie to jest w ogóle sytuacja paradoksalna, to to nie może tak działać i to nie powinno tak działać eee, I i aktualnie wiem, że to się nie dzieje. Natomiast są zawsze mili koledzy i koleżanki, którzy albo, mówiąc brzydko, dosrywają tym konkretnym prawnikom, prawniczkom, albo wprost składają jakieś zawiadomienia o możliwości popełnienia deliktu dyscyplinarnego i tak się dzieje. Natomiast nie oszukujmy się, jeżeli ja mam profil na Facebooku, mam profil na Instagramie i mówię ludziom, że trzeba wdrożyć RODO, że trzeba wdrożyć ustawę o sygnalistach, że trzeba zrobić AML, jak się rozwieść, jak zapłacić podatek, to to w żaden sposób nie narusza samo w sobie e, zasad etyki, które my mamy. Jeszcze edukujesz przy tym. I jeszcze edukujemy. Jakby dla mnie jakby misją zawodu zaufania publicznego, między innymi jest edukacja. I, i wszyscy wiemy, znaczy wiemy, możemy mieć świadomość jak wyglądały nasze zajęcia z WOS-u. Teraz już w ogóle w WOS-u nie ma szok. I czego się tam dowiadywaliśmy, prawda? Więc, więc tak. Ej, jak jesteśmy przy adwokatach, mhm. to chciałam się Ciebie podpytać, ponieważ w uchwale Naczelnej Rady Adwokackiej, z moją uwagę, zwrócił taki zapis, adwokaci będą mogli informować o świadczonej pomocy prawnej, ale tak, by nie naruszać godności zawodu. Co to znaczy w ogóle w praktyce? Jak to, jest może... waś, to jest właśnie to, o czym mówiłam na przykład, że. Ale czy na przykład jakiś wesoły mhm. filmik na Instagramie albo coś na TikToku może naruszyć może. taką godność? Może. Ja na przykład, ale ja jestem bardzo taka zachowawcza, jako ja. Ja na przykład pilnuję, żeby nie mieć zbyt dużego dekoltu. Pilnuję. Mhm. Ale są panie mecenas, dla których to, je, to one, tego, jakby one tego nie pilnują i nie uważają, żeby to, było, to była obraza wykonywania, jakby obraza godności zawodu. Na pewno może być tak, że jak Na pewno może. Może być tak, że pewne rzeczy, które robimy w internecie, mogą obrażać niektóre osoby. Ale to jest pytanie, czy obiektywnie to, co ja robię, jest OK czy nie. Mamy różne standardy. I. To zawsze jest przyłożenie takiego benchmarku do tego, jak wygląda nasze społeczeństwo, co jest przyjęte w społeczeństwie, popatrzenie już nawet typowo, mamy przecież takie przepisy w kodeksie karnym czy w kodeksie wykroczeń, które mówią o nieobyczajnym wybryku. No nie? Jeżeli ja pójdę na ulicę i się będę obnażać, no to to jest, nazwijmy to, mówiąc tak kolokwialnie, ścigane, prawda? Więc u adwokata będzie tak samo, tylko, tylko dodatkowo, prawda? Więc. Nie ma takiej zero-jedynkowej sytuacji, żeby powiedzieć, co narusza, co nie narusza, prawda? Są, może inaczej, w środowisku prawniczym, adwokackim, ale też radcowskim, bo to, bo to mamy tutaj w tym zakresie jednak, no, ten etos zawodu jest taki sam, no bo. Oczywiście są osoby w środowisku prawniczym, które uważają, że adwokat jest lepszy od radcy prawnego. Natomiast ja mam lat niecałe 40 i ja uważam, że takie stawianie sprawy jest bullshitem i tak nie można na to patrzeć. Wykonujemy bardzo zbliżony zawód, ja bym taki sam. Nie ma między nami różnic. Wiadomo, są różnice, czy ktoś może być na umowę o pracę, czy nie może. Są różnice w zakresie bardzo niewielkie, już tak naprawdę w tym, czy my możemy, czy radcowie mogą bronić w sprawach karnych, jeżeli są, właśnie w, pozostają w stosunku pracy. No ale nie oszukujmy się, działamy na podstawie tych samych przepisów. Część naszych samorządów działa bardzo podobnie. Mamy te same uprawnienia w sądach, te same uprawnienia w prokuraturach. Jest rok 2024. No, jakby kolor żabotu nie definiuje tego, czy ja jestem dobrym czy złym prawnikiem. W praktyce, i ja to też mówię na, na naszych spotkaniach legalnego, radcowie mają gorzej, bo część społeczeństwa utożsamia prawnika procesowego z adwokatem. Ale to jest coś zupełnie innego niż nasze podejście prawników adwokatów, radców, do tego, czy ktoś z nas jest lepszy, czy gorszy. Jakby nie, nie ma tutaj tego, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy. My jesteśmy, wykonujemy tak naprawdę ten sam, ten sam, tak? Ten sam zawód, prawda? Mm. Więc tutaj, tak jak mówię, kolor żabotu nie definiuje. I odpłynęłam od głównego pytania, które mi zadałaś i nie pamiętam, jak ono brzmiało. To jest nieważne, bo po prostu to, co powiedziałaś, jest fantastyczne. <laughs> to słuchaj, jeszcze wróćmy na chwilę mm -hmm. do social mediów, no bo aktywnie działasz i na Instagramie, tak. i na Facebooku. Już wiem, Miałam mówić o tym Instagramie i o tym, co to jest naruszenie godności zawodu, bo chciałam powiedzieć o jednym case, który był ostatnio. Przez Instagram przetoczyła się bardzo duża burza odnośnie obecności adwokatek w internecie. Bodajże na zajęciach w Katowicach, na aplikacji adwokackiej, już nie podając jakby nazwisk pana mecenasa, który udostępniał... Te, te przykłady, miał screeny z Instagrama y, dwóch mecenasek. Właśnie pani od pokoju, mecenas Janny Parafianowicz i drugiej mecenas. Teraz bardzo przepraszam, że nie pamiętam, ale to jest taka me pani mecenas, która bardzo mocno angażuje się w ochronę zwierząt, y, w ochronę między innymi na przykład koni w morskim hmm. oku i jakby naprawdę bardzo dużo robi w, te, w tym zakresie. Ale ta pani mecenas, y, no, ma też życie poza prawem. I ma hobby i dba o swoje ciało i ćwiczy fitness. No ma przepiękną sylwetkę, jakby zabiłabym za taką. No może nie, że zabiłabym za taką sylwetkę, ale po prostu no jakby doceniam, bo to jest tyle pracy, tyle wyrzeczeń, że no, ja wiem, że to, to, to nie będzie mój case, jakby do takiego, do takiego ciała nigdy nie dojdę. W każdym razie e, pani mecenas wrzuca z filmiki, że jest na siłowni, w ubraniu z siłowni. I E, właśnie w Katowicach, na, aplika na zajęciach aplikacji, był, e, był omawiany ten case, że to jest skandal, że ona jest w ciuchach na siłowni i to wrzuciła w internecie. I dla tamtego pana mecenasa to było naruszenie zasad etyki. Oczywiście nie złożył zawiadomienia o możliwości popełnienia deliktu, ale omawiał to z aplikantami, że to jest niefajne. I z drugiej strony pokazywał przykład e, mecenas Parafianowicz, że ona śmiała sobie zrobić zdjęcia w sukienkach jakiejś marki i napisać, że to jest polska marka i ja z nią współpracuję i to są jej sukienki. Gdzie raz te sukienki były spoko, nic nie było takiego wyzywającego, nic nie było jakby, tam, tam nie można się było doszukać niczego, no patrzyło się i myślało kurde, chciałabym być taka jak mecenas parafianowicz, nie? I, i właściwie to to. I to był wiel jakby sposób, w jaki ten pan mecenas opowiadał o innych paniach mec mecenaskach, co aplikanci nagrali był, dla mnie był skandaliczny. I to jest też to trochę, z czym możemy się spotykać jako prawnicy będący w internetach. Że jednak nie do końca nasze środowisko będzie na to patrzyło łaskawie. No ale z drugiej strony my coś robimy a ktoś inny nie robi nic. No A nie? Czy panie prawniczki odniosły się do tych? Tak, zarzutów? tak. Od, odniosły się no, na zasadzie, no jakby to nie powinno w ogóle to mieć miejsca. Od, jeżeli ktoś uważa, że ja coś robię nie tak, no to powinny być składane właśnie zawiadomienia o możliwości popełnienia deliktu. Natomiast ja tylko zwracam uwagę na podwójne standardy. Jakby nie było w tych, na tych zajęciach, przynajmniej tak jak to aplikanci referowali na tych filmikach, nie było równocześnie screenów z, ze zdjęciami mecenasów, prawników, którzy są w mediach społecznościowych, którzy wrzucają zdjęcia swoich gołych klat na, będąc na plaży, albo zdjęcia spoconych koszulek, ćwicząc crossfit, czy jakieś, nie wiem, zdjęcia, jak, jak są po Triatlonie. A wszyscy wiemy, jak wyglądają ciuchy od Triatlonu, no nie? Czym się różni pani mecenas w ciuchach fitnessowych od pana mecenasa, który wyszedł z wody po przepłynięciu odcinka triatlonowego? No. Tutaj trochę zahaczamy o podwójne standardy. Ale tutaj. A czy są w ogóle jakieś dobre praktyki? Jak prawnik powinien prowadzić swój profil w social mediach? No, masz duże doświadczenia, tak jak mm -hmm. mówiłam, masz Instagram, masz Facebooka, obracasz się w tym środowisku, siedzisz w tym. To jak... Taka, powiedzmy, młoda osoba, która dopiero mhm. otwiera swoją kancelarię, chce stworzyć swoją markę osobistą. Jak ona powinna te social media prowadzić? Nie ma dobrych praktyk. Ja zawsze kieruję się taką zasadą, że jeżeli popatrzę na to, co wrzucałam w internet za 10 lat, to nie chciałabym się wstydzić. I to jest zasada, która mi przyświeca. A druga rzecz to jest to, że przynajmniej w moim odczuciu trzeba do tego podejść strategicznie. Bo y, jeżeli chcę zaistnieć w internecie, i tu mówimy o, zawodow o zawodowym zaistnieniu, bo nie mówimy o byciu po prostu, że wrzucam jestem na wakacjach, wrzucam mm. zdjęcia kropka, tylko mówię już o świadomym wykorzystywaniu mediów społecznościowych do budowania marki osobistej do tego, żeby, żeby zaistnieć w internecie, to to fajnie byłoby siąść na tyłku i przynajmniej sobie zapisać na kartce, o czym ja chcę mówić, a o czym nie chcę. Co chcę przekazać, czego nie chcę Czyli przekazać. Czyli jakaś konsekwencja w tak, prowadzeniu tych tak. social media. I to oczywiście nie znaczy tak, że ja dzisiaj stwierdzam, że tylko mówię o rozwodach i już do końca życia muszę mówić o rozwodach. No bo my mówimy o różnych rzeczach, różne rzeczy nas kręcą, zmieniają się nam nasze zainteresowania zawodowe. Możemy chcieć rzucić wszystko, wyjechać w bieszczady i teraz zajmować się ochroną niedźwiedzi, i to jest okej. Okay. Jakby to jest wolny zawód, prawda? Mogę robić wiele rzeczy. Natomiast fajnie byłoby się zastanowić, co ja chcę. Jest trochę młodych prawniczek, które w internecie są, akurat prawniczki głównie na Instagramie, bym powiedziała, na TikToku, um, które konsekwentnie pewne rzeczy komunikują i budują, ale to jest do zastanowienia się. Ale to by powiedziałabym tak. Patrzmy po prostu, słuchajmy siebie i róbmy to, co jest zgodne z nami, bo nie ma nic gorszego niż e, udawanie, że ja teraz jestem drugim prawnikiem na budowie, ja teraz jestem drugą Kasią Krzywicką, ja teraz jestem nie wiem, drugą mecenas niezgódką. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby znaleźć sposób wybić? na siebie. Jak znaleźć ten sposób na siebie? Właśnie jest bardzo dużo tych profili, no już większość z nich wymieniłaś. Mhm. Każdy się czymś wyróżnia. I jak ja, początkujący prawnik, który, no nie ukrywajmy, będę zajmował się tym samym, co te mhm. osoby, jak ja mam znaleźć taką przestrzeń, żeby czymś się wyróżnić i być zauważoną? Zaczynam, zaczęłabym od tego, że Polska jest krajem prawie 40 milionowym, prawda? Mieszka tutaj 40 milionów osób. Łącznie z, z osobami z, z Ukrainy. Tak pi oko, no nie? Bo 38 milionów Polaków, plus, plus osoby z Ukrainy. Więc jest nas około 40 milionów. To nie jest tak, że cała Polska zna mnie, Marcelinę. To nie jest tak, że cała Polska zna prawnika na budowie. Nie cała Polska go zna. Przykład, kiedy za kiedy zapraszałaśmy potencjalnego prelegenta na konferencję, który niestety nie mógł, nie mógł w ko nie będzie mógł wziąć w konferencji udziału, to jest osoba, którą na Facebooku obserwuje 70 tysięcy osób. Dla mnie to jest w ogóle top. Sama go obserwuję, czytam co, publikuje. on występuje w TVN, w innych telewizjach też czasem jest zapraszany jako ekspert, też prowadzi swój podcast i dla mnie. To był top topów, jeżeli chodzi o, o, o określoną działkę prawa, i kiedy zaczęłam pytać na przykład swoją praktykantkę, czy ona zna tą osobę, ona pytała, Nie, a ja mówię, jak to? Zaczęłam pisać, pytać inne prawniczki, nawet z mojej sieci kontaktów, czy znają tego konkretnego prawnika, one mówiły nie. Więc czasami nam się wydaje, że ktoś może być znany, bo on jest znany w naszej bańce informacyjnej, ale tak naprawdę to, to, tak, nie, to tak nie działa. Bo może, ale nie musi być znany. Są różne obszary. Plus, to jest też to, z czym ja się często spotykam, kiedy polecam innych prawników do jakichś prac. No bo przychodzi do mnie Klindy Marcyjna, Zrób mi RODO. I ja mówię: O nie, ja nie robię RODO. Jakby ja nie robię RODO, nie znam się na RODO, wiem, że RODO ma być, znam podstawowe zakresy, ale polecam innych prawników do RODO. Znam tych prawników wielu. I polecam na przykład dwie, trzy osoby i mówię, skontaktuj się, oni będą fajni dla ciebie, bo mają taką specjalizację sektorową, albo wydaje mi się, że złapiecie vibe. I to już od klienta zależy, do kogo on pójdzie. I to nie jest tak, że w Polsce jest tylko jedna osoba, która robi RODO. Rynek jest tak duży, że my się wszyscy wyżywimy. Natomiast to, jak znaleźć to, czym ja się chcę zajmować, i jak znaleźć sposób, w jaki ja będę przekazywać to, co ja robię mojej potencjalnej społeczności klientom, to już jest inna rzecz. Więc jak znaleźć ten wyróżnik? Nie wiem. Jakby to mówię wprost nie wiem. Ja zawsze, jakby jak rozmawiam z prawniczkami podczas konsultacji, mówię, zastanów się, jaka jest Twoja supermoc. Co ty super robisz? Albo co lubisz, co ci sprawia największą frajdę. I część prawników czy prawniczek, ma klientów, dlatego że świetnie szkoli i robisz szkolenia z nowelizacji albo robisz szkolenia jakieś takie przypominające. I tam ci klienci potem przychodzą i mówią: tak, super, szkolisz, czy to umiesz? Zrób nam to i to, wdróż nam to. I to też jest edukacja klienta, bo czasem klient nie wie, że on coś ma zrobić, nie wie, że czegoś w ogóle potrzebuje, prawda? Jak się z częścią branży IT rozmawia o RODO i się im mówi, że jest privacy by default, czyli z punktu wyjścia projektowania aplikacji, rozwiązania, musisz uwzględniać, musisz uwzględniać już RODO, czy ochronę po prostu danych swoich użytkowników no to wciąż są software house'y, są nowi programiści, którzy tego nie wiedzą. To nie jest tak, że RODO weszło nam w życie x lat temu, chyba 10 lat było RODO jakoś tak, że mamy to RODO i teraz już nagle tego RODO nie ma, ja nie mam co robić. Nie, to, to, to tak nie działa. Więc to jest kwestia takiego e, znalezienia tego, o czym ja chcę, chcę mówić, w jaki sposób ja chcę o tym mówić i robienia swojej roboty konsekwentnie po prostu. A czy tworząc swój profil mogę udostępnić na nim na przykład adres mojej kancelarii i wymienić na przykład, czym, w czym się specjalizuję? Tak. Jakie sprawy prowadzę? Tak. Moim to nie naruszy to. niczego. Nie, nie naruszy. To, co może naruszyć, to napisanie: Cześć, jestem Marcelina, jestem najlepsza w Polsce, jestem najlepsza w Warszawie. To, to narusza zasady etyki, tego nie mogę. A jeszcze chciałam się ciebie podpytać: co z takimi postami, w których prawnicy chwalą się na przykład wygranymi sprawami? Mhm. Oczywiście udaniają wszystkie informacje nie, nie, nie ujawniają nazwisk, no, nic, ale no z racji tego, jaka to mhm. jest sprawa, niektóre są głośne, no to ja będąc w tym środowisku, jestem w stanie namierzyć, o kogo chodzi i jaka to jest sprawa. Czy to jest ok? Ja jestem wielką przeciwniczką wrzucania zanonimizowanych wyroków, mhm. bo uważam, że to nie jest ok. Jeżeli wyrok już na przykład się pojawił gdzieś w systemie, jest wrzucony, zanonimizowany do bazy, moim zdaniem, jak najbardziej można to zrobić. Natomiast ja bardziej stoję na takiej pozycji i część z prawniczych, z którymi współpracuję, też tak robi, że nie mówię wprost o konkretnych sprawach, tylko jednak kiedy podaję jakiś case, to robię zlepek. Zlepek różnych mhm. odprysków, różnych historii i na tej podstawie robię kazus i go pokazuję. Oczywiście są sprawy, które, nie wiem, są przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie mamy wszystko znane, gdzie media się tym pasjonują i o tym mówią. To to jest troszeczkę już inna sytuacja, bo ja tutaj nie naruszam w żaden sposób tajemnicy, bo tej tajemnicy nie ma, prawda? Wiadomo, że ja reprezentowałam tego klienta, są zdjęcia, że ja stoję przed Trybunałem, prawda? Czy, czy jest jakieś postępowanie w Trybunale Konstytucyjnym na przykład, czy, czy przed Sądem Najwyższym i to jest relacjonowane. Więc... Tutaj też patrzymy bardziej, wyważamy to, czy ja mogę naruszyć tajemnicę, czy nie. Natomiast nie oszukujmy się, no, tak jak są sprawy frankowe teraz i yy, jest informacja, kancelaria uzyskała w tym miesiącu setne, czy w tym roku setne zabezpieczenie o czymś tam. Klient nie wie, co to jest to zabezpieczenie. Yy, może ta liczba 100 może mu coś powiedzieć, ale czy to też jest fair? Zabezpieczenie zawsze może być, yy, wiadomo, u, uchylone, więc. Yy, to jest, to jest bym powiedziała indywidualna kwestia każdego prawnika, niektórzy w taki sposób postępują. To by nie było zgodne ze mną i ja bym tak nie robiła. Natomiast jeżeli oni uważają, że to jest OK, no to ja nie mogę im tego zabronić. To jest A czy, zawód zaufania publicznego. Właśnie czy chwalenie takimi i... wygranymi rozprawami mm -hmm. i tą ilością to jakby Potwierdza naszą wiarygodność w sieci? Czy właśnie tak jak mówisz, lepiej tego unikać i bazować na czymś innym? Czy znaczy z jednej strony to jest jakiś rodzaj social proof? Tyle mm -hmm. osób nam zaufało, że mamy za sobą 100 wyroków. Natomiast, no tak jak ja mam 40 lat, jakbym powiedziała, że mam za sobą 100 wyroków, czy to jest dużo? Nie wiem. No, takie ciężkie no, do określenia. No. Więc to może działać w dwie strony. Może być na plus, może być na minus. E Czasami ja. Jakby może inaczej. Yy. I ja też mam taką zasadę, że jeżeli nie mam nic do powiedzenia, to nic nie mówię. A jak słyszysz, mam dużo do powiedzenia i dużo mówię, ale jak w danym temacie nie mam nic do powiedzenia, to nie mówię. I yy. też, nie też w rzeczach, które publikuję, no ostatnio mniej, bo, bo różne zawirowania życiowe, natomiast w rzeczach, które publikuję, zawsze sobie stawiałam za cel to, że to ma być jakaś konkretna wartość. Coś musi za tym iść. Więc nawet jak mówię: Cześć, jestem Marcelina, robię ABCD, przedstawiam się swojej społeczności, to w tym jest jakaś wartość dodana, no bo oni wtedy wiedzą, że ja to robię. Ale mówienie im, że to jest setny wyrok, może w jakiś sposób to buduje po prostu gdzieś moją świadomość, że Marcyjna ma 100 wyroków. Może to jest wiesz, tak jak 101 Dalmatyńczyków. Wszyscy pamiętają, że była bajka 101 Dalmatyńczyków. Może 101 wyroków też jest to, no nie? Ale, um, ale tak jak mówię, no to jest raz, że zawód zaufania publicznego, dwa, że to jest wolny zawód. Każdy z nas podejmuje swoje decyzje i świadomie, no, mam nadzieję, że świadomie, buduje markę, pozycję swojej kancelarii w taki, inny, a nie inny sposób. Sama powiedziałaś przed chwilą, że jesteś zabiegana, że nie zawsze masz czas tworzyć ten kontent na social media. No, generalnie pewnie chyba każdy prawnik jest zabiegany w dzisiejszych czasach. I jak w ogóle poradzić sobie samodzielnie z prowadzeniem tych social mediów? No bo nie ukrywamy, social media lubią, lubią jak jesteśmy regularni. Mhm. Więc... Ty planujesz sobie ilość postów, które będziesz wrzucać? Masz jakiś harmonogram? Tego się trzymasz? Czy to jest u ciebie takie bardziej spontaniczne? To też jest... Prawnicy mają różne podejścia. Niektórzy e, planują to z wyprzedzeniem, przygotowują, nagrywają. O tym też będzie mówił Łukasz Mróz, jak on robi swój content. E, z różnych takich technik dotyczących zasad zarządzania projektami czy zarządzania zadaniami e, wynika to, że Fajnie jest na przykład siąść i ustalić sobie czas i wtedy nagrać, zaplanować więcej rzeczy, które można to gdzieś podzielić, żeby potem dystrybuować. Wiadomo, że jeżeli korzystam z pomocy kogoś kto ma coś obrobić, czyli deleguję zrobienie rolek, delegowałabym zrobienie grafik, no to wtedy muszę coś dać jakiś wsad tym osobom, które ze mną współpracują. Natomiast ja dużo rzeczy lubię robić sama. Na przykład grafiki mnie odprężały, więc, więc to robiłam, ale raczej mój charakter działa tak, że planowanie nie do końca jest dobre. To, co ja z reguły planuję wcześniej, to są bardziej takie okresy tematyczne, gdzie planuję z wyprzedzeniem, że chcę mówić o rzeczach A, B, C, D w określonych momentach jeżeli miałam takie momenty, gdzie byłam bardzo mocna webinarowo, to wtedy po prostu siadałam, planowałam webinary na pół roku do przodu i wrzucałam od razu za informacje na internetu, że one będą. Raz, żeby pewne klienci mogli się zapisać, osoby zainteresowane mogły się zapisać, ale dwa, żebym ja już miała to w kalendarzu, żebym nie wymyśliła, że wtedy robię coś szalonego. Teraz z perspektywy wiem, że to było super, bo też o tym ostatnio na socialach mówiłam, ale Jestem od dwóch, od dwóch, nie, od trzech tygodni dumną posiadaczką diagnozy ADHD, więc już wiem, dlaczego planowanie z góry harmonogramu mi nie, wypada, nie, nie wpisywało się, i ja raczej tak ad hocowo lubię różne rzeczy. Natomiast to jest mój sposób. Ja jestem królową nieogaru momentami, pomimo tego, że jakby rzeczy klienckie są zrobione tak, jak mają być, to moje bywa różnie. E Natomiast w legalnym, bo to też bardziej teraz się skupiłam na, na legalnym. Tutaj mamy zaplanowany kalendarz odcinków, mamy zaplanowanych gości, wiemy co nagrywamy, staramy się to właśnie nagrywać w partiach. Przepraszam wszystkich naszych gości, że nagrywamy ich w partiach, ale po prostu jest nam łatwiej na przykład wynająć studio na jeden dzień, ustawić trzech gości w jeden dzień, bo wtedy mamy to zrobione, a potem już obróbka, Leci ta, ta techniczna poskładanie, obrobienie, pocięcie na szorcy, a już opisy robimy potem na przykład na, bie, na bieżąco. Ale też tematyki mamy, mamy post, poustawiane, mamy wstępnie, kiedy co opublikujemy. I u prawników jest tak samo. Coś, co na przykład mi się bardzo sprawdzało, to był tak zwany recykling treści. Czyli prowadziłam webinar, miałam z tego webinaru nagranie, które wrzucałam na YouTube o określonej tematyce. Z tego webinaru robiłam transkrypcję. I na podstawie tej transkrypcji albo ja, albo copywriter przygotowywał tekst na stronę. Wpis blogowy, albo jeden, albo dwa, w zależności od tego, jak mi to pasowało. Potem robiłam z tego na przykład karuzele, robiłam mniejsze posty na LinkedIna, czy, czy właśnie na, na Facebooka. I, I tak to po prostu działało. I w legalnym robimy podobnie, czyli nagrywamy rozmowę, rozmowa jest, i wideo ono idzie na YouTube'a, i jest w formie audio, czyli idzie na aplikacje podcastowe, a oprócz tego wycinamy shortsy. A, czyli Reelsy, te rolki, krótkie formy wideo, te pionowe, które kojarzycie z internetu i wrzucamy je po prostu na YouTube, wrzucamy je na Instagrama. Część, nie wszystko wrzucamy także na LinkedIna, no bo to jest inna trochę specyfika platformy, więc nie wrzucę tam, nie wrzucimy tam wszystkiego. E, takie, część luźniejszych treści wrzucamy po prostu na te dedykowane platformy, gdzie wideo działa, no bo na LinkedInie to wideo się po prostu wczytuje, z jest dramat. Więc, więc tak to wygląda. No i na podstawie tego też robimy wpisy, na podstawie tego, co było w Podkaście, co na przykład nasz gość powiedział, robimy karuzele. Ja w ogóle uwielbiam zadawać pytania gościom. Kochany gościu, podaj mi pięć sposobów na y, trzy drogi do czegoś. No i potem ten gość mówi, ja myślę, boże, no i już mam karuzele, prawda? Że ja na to nie wpadłam. Mhm. A słuchaj, a powiedz mi, czy prawnicy w social mediach umieją się skomunikować w taki jasny sposób? Czy zmieniają ten swój prawniczy taki język skomplikowany na taki Muszą. Instagramowy? Muszą. Muszą mówić prościej, bo nie da się długofalowo utrzymywać relacji z odbiorcą, cały czas mówiąc, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego, potwierdzoną w wyroku 3 CZK, coś tam, coś tam i jedziemy przepisem, prawda? To, to długofalowo się nie da. Możemy mówić w sposób bardziej formalny, możemy mówić w sposób bardziej zdystansowany. Bo to jest, jeżeli to jest zgodne z nami, możemy być cały czas pod krawatem, możemy być cały czas w marynarce, w garsonce. No w todze raczej nie, bo to, to nie to miejsce, ale to, w jaki sposób my mówimy, my musimy mówić prościej, bo my musimy zainteresować tą mhm. osobę, która jest potencjalnym odbiorcą i potencjalnym klientem. Oczywiście. Tak, oczywiście. Kiedyś było takie. Podeje, to trochę tak jak jest ten taki dowcip, którego ja bardzo nie lubię. Że jest, starszy, jest taki starszy pan mecenas, jego dziecko, to już jakby samo w sobie jest dziwne. jego dziecko też zostało mecenasem. No i przychodzi do domu i mówi: tato, zakończyłem tą sprawę Kowalskiego, którego ty, którą ty prowadziłeś 20 lat. A, to, a ten tata mówi: O Boże, z czego my teraz będziemy żyć? Nie? Ja to specjalnie te 20 lat prowadziłem. No i taki dowcip, on pokazuje... jakby. To trochę straszne, trochę śmieszne, nie? No bo jakby ja, jako prawnik, jako adwokat, jako radca prawny, jako doradca podatkowy, mam działać w interesie mojego klienta. Celowe przedłużanie sprawy na 20 lat, po to, żebym ja zarobiła, nie jest działaniem na korzyść klienta. Mhm. Mogę tak, tak określić wynagrodzenie, żeby i tak dostać większą kwotę, prawda? Ale takie przeciąganie sprawy tylko dla mnie, to nie jest, to nie jest właśnie działanie na korzyść, na korzyść klienta. I. Y i są jeszcze prawnicy, którzy uważają, że udzielając porady, klient ma nic nie zrozumieć, żeby potem przyszedł drugi raz po doprecyzowanie i zapłacił drugi raz. No ale jest rok 2024, nie róbmy z klientów idiotów. Klient ma, przychodzi do mnie po poradę prawdą i on chce wiedzieć, co on ma zrobić. Tylko, że inną, jeszcze inną rzeczą jest powiedzenie mu: Muszę się zastanowić nad pana sprawą, muszę to przemyśleć, jaka byłaby najlepsza opcja i widzę to tak. A czym innym jest takie kręcenie i mówienie klientowi, że w ogóle nie wiadomo, i, i takie trochę mm, tak no, wprowadzanie łatwo, go w błąd. Tak, no, można też łatwo zdradzić do siebie takiego klienta. Bo jak nie zrozumiał, tak. nie złapał z tobą takiego flow, nie zaufał ci, no to chyba nie wróci. To też jest kwestia tego, z jakim klientem my mamy do czynienia, bo y, są klienci, no tak, klienci są z każdej warstwy społeczeństwa. Więc są osoby bardziej wyedukowane, są osoby mniej wyedukowane, są osoby z wyższym wykształceniem, są osoby bez wyższego wykształcenia, są osoby z różnym kapitałem kulturowym też. A to też się przekłada na no, no, zrozumienie tekstu, czy pisanego, czy mówionego. Więc to, w jaki sposób my rozmawiamy, w jaki sposób my komunikujemy różne rzeczy, też powinno uwzględniać poziom naszego klienta. Bo ja nie chciałabym, żeby mój klient czuł się przy mnie jak głupek. I jakby ja robię wszystko, żeby on zrozumiał. Może ja też mam o tyle specyficzną specyfikę, że bardzo często przychodzą do mnie na konsultacje nastolatkowie z rodzicami, którzy, nie wiem, programują, tworzą gry, coś robią w środowisku internetowym. No i na przykład te, te dzieciaki zarabiają fajnie, lepiej niż rodzice. No i ci rodzice są trochę przerażeni skalą tego sukcesu, no i przychodzą do mnie na konsultacje. I mam czasami przed sobą na konsultacji, nie wiem, 40-50-letnią osobę, która nie do końca wie, co robi jego dziecko, ale wie, co to jest przychód, dochód, koszty, ZUS, Urząd Skarbowy. I mam przed sobą, na przykład, nie wiem, 15-16-latka, który technologicznie wie wszystko, co on robi, no ale ja podatki, ja jestem młody, na pewno nie, no nie? I i w sytuacji, w której masz dwie takie osoby na konsultacji, musisz z nimi rozmawiać tak, żeby obie strony cię zrozumiały, i żeby obie strony nie potraktowały, jakby nie poczuły się głupio. No nie. I to trochę jest jak mówienie do ludzi z internetu, bo nie wiesz, kto cię słucha, i powinnaś znaleźć taki, taki benchmark, taki poziom, tak wypośrodkować to po prostu, żeby nikt, żeby jakby twoi słuchacze nie poczuli się, nie poczuli się obrażeni. No nie? A w tym duacie to znalazł cię rodzic z polecenia. Czy nastolatek z Instagrama? Różnie. Na pewno nie z Instagrama, bo ja na Instagramie jestem mocno jako legalny, jako mm. legalny off-top. Natomiast moja grupa docelowa to w większości są mężczyźni. Mówię wprost, więc oni trafiają czy to z YouTube'a, czy z Google'a, bo mam bardzo dobrze wypozycjonowany blog, bądź też trafiają z polecenia, ale od innych ludzi, którzy znają mnie z internetu mhm. albo robiłam im jakieś właśnie też sprawy, więc to polecenie też jest. Natomiast y, to różnie, a, bo do rodziców przemawia to, że ja od. Konsekwentnie od lat jeździłam po Polsce i mówiłam: zarabiasz, musisz się rozliczać, musisz płacić podatek, a do dzieci, do dzieci, jakby do dzieci tych rodziców, czyli do tych nastolatków, bardziej trafia to, że jakby ja rozmawiam ich językiem i ja technologicznie wiem, co oni robią. Więc imponujesz im trochę No może, może nie, że imponuje, ale stwierdzono, nie jest pani boomerem. O, no. <noise> to najlepszy komplement. Tak. A zakładając własną kancelarię, od początku miałaś konto w social mediach, od początku byłaś tam aktywna, czy to przyszło z czasem? Ja zakładałam kancelarię, dlatego że zaczęłam mieć tyle telefonów, własną praktykę zaczęłam mieć tyle telefonów, że jakby mówiąc z angielskiego do the math, do the homework, czyli policzyłam sobie, że chyba się utrzymam. E, miałam e, nawet nie konto w mediach, jakby byłam na LinkedInie bardzo mocno rozpoznawalna, jakby że blockchain, że krypto, ale było mnie bardzo dużo na YouTubie, tam gdzie ta społeczność mm -hmm. jest, byłam też na Facebooku, e, ale nie jako moje konto, tylko jako osoba, która na forach e, udziela się w tych, e, w tych po prostu pytaniach, dyskusjach, rozmowach, i to było to. I też z konferencji stacjonarnych, jakichś meetupów, takich, takich rzeczy. Więc, więc to było to. A lepiej promować w social mediach profil kancelarii czy taki od razu osobisty twojej marki, ty jako ty. Profile osobiste są bardziej sexy, mhm. bo to jest prawdziwy człowiek. Profile kancelarii są takie bezosobowe. Ja uważam, że część kancelarii obiektywnie źle to robi, bo to są takie informacje, że w dniu dzisiejszym, wczorajszym kancelaria. mieć zaradzała... pięć rzeczy, które kancelarii źle robią w hmm. swoich socialach. Język bezosobowy, że coś robiła kancelaria, to nigdy nie robi kancelaria, to zawsze robią ludzie. Nie wymienianie rzeczywistych osób, które pracowały przy dealu, tylko samych partnerów którzy na przykład tylko się podpisali albo jakby byli odpowiedzialni tylko za, mm, za kontakt z klientem, a merytorycznie no to różnie bywa. I piąta rzecz, o jest łacina, łacina, łacina i dziwny język, to tak bym to, to sformułowała. Mam jeden screen, który pokazuje wszystkim aplikantom na wszystkich zajęciach, z, który, z którymi rozmawiam, gdzie z całym szacunkiem, to jest w ogóle kancelaria, w której moja znajoma ze studiów pracuje, e, i przepraszam Cię, jakby za to, co teraz powiem, ale to jest tak dramatyczny wpis, który łączy ze sobą prawo rzymskie z niby miał być śmieszny, tam jest opis jakiejś konstrukcji z prawa rzymskiego, potem nawiązanie do kodeksu cywilnego, niewolnictwa. A na końcu jeszcze jest wrzucenie w to sztucznej inteligencji, i to jest tak ciężkie do przebrnięcia, że tam jeszcze są w ogóle zdania wielokrotnie złożone. I w ogóle ja nie wiem, do kogo to jest. No właśnie chciałam się zapytać. Nie wiem, do kogo, kogo te wpisy jest. są kierowane. No bo chyba nie do potencjalnych e, nie klientów, którzy nie zrozumieją nic z tego. Nie wiem, może po prostu ktoś myśli, no ten, ten prawnik jest tak mądry, że łacina. No ale nie wiem. Obiektywnie nie wiem, więc tak. To jeszcze na zakończenie, jakie byś dała cztery rady mm -hmm. osobie, która zastanawia się, jak prowadzić swój profil? Mm -hmm. Zgodnie z sobą i swoimi wartościami, po przemyśleniu tego, co ja chcę komunikować i z czego chcę być znana, i w taki sposób, żeby to dawało wartość. To będą trzy, czwarte nie potrafi. Bardzo celne. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszych słuchaczy zachęcam do odsłuchania pozostałych odcinków Prawo na Oko na Spotify, Apple Podcast i na YouTube. Dziękuję Ci bardzo. Ja też bardzo dziękuję za, za rozmowę i za zaproszenie. Wierzę, że będzie bardzo wartościowa dla, dla Waszych słuchaczy. No i jeżeli mogę, to ja też zaproszę Was do udziału w konferencji z okazji Europejskiego Dnia Prawnika. Informacje o konferencji znajdziecie pod adresem europejski europejskidzieńprawnika.pl i od razu, żebyśmy byli transparentni, zdradzę, że. Wolterskowar Polska jest partnerem technologicznym tego wydarzenia. Także do zobaczenia w Katowicach. Do zobaczenia.